Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored 2. Na start obrabujemy sobie czarnorynkowy sklep, ponieważ okazało się, że dwa kolejne blueprinty są już dalej, czytaj w posiadłości Duke'a. Tak więc mówię, mam naprawdę szczerą nadzieję, że ta tutaj opcja nie będzie mnie kosztowała dwóch upgrade'ów. Serkonowskie wino lepszym jest od tywiańskich więzień. A gristolski tryper lepszym niż morlejska podagra. Strzałek usypiających? 4, czyli akurat zużyjemy te... jedno. Nic nie dolega. Pozdrujemy. Kluczyka nie wezmę, no bo już go uzupełniłem gdzie indziej. Mayer też mi gdzieś widzę wpadło. Dobra, od dołu, od dołu. Granat? Nie. Mina? Nie. Czy minę? Minę wziąłem. Granat mogę. Tego nie mogę, ale tego się akurat pozbędę. Tak samo jak tego granatu. Dobra, to jest ta babka, nie? Ja, no to lepiej to zostawmy w miejscu, w którym to nikogo nie zabije, no bo tego akurat wolę uniknąć. Więc dobra. Jedno ostrze. Jeden granacik. No, jak wiadomo, trzeba uważać, bo są to dwie osobne rzeczy, ale logika, wybuch granatu sprawi, że ostrze, no też, no nie powiem, że wybuchnie, no, ale no, też zacznie działać, nie? Dobra, wystarczy nawet samą tą jedną sztukę tylko zużyć, no ale ja tam jakoś lubię te dwie mieć. Zużyte i tam jeszcze były te wyjące. Raz, 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 raz. Właśnie te wybuchowe naboje tutaj teraz mogłem jeszcze poczekać, to wykupić na tyle, na ile mogłem. 9 mogłem mieć takich naboi. No tak, mogłem do 7 to kupić, no ale dobra. Trudno. No i tutaj już niewiele zrobię. Okej. Okay. A jeszcze z kasy mam te 4 monety do wyciągnięcia. Dobra, nic tu więcej nie ma? Nic. Okej, okay, no to... A, czekaj, 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 czekaj. Nie, niestety, nie udało mi się odzyskać strzałki, ale w sumie nawet jak odzyskam, no to... tak mam ich full. Dobra, no to skoro sklepik obrabowany, to jeszcze znajdźmy te runy. Które jak na złość są oczywiście w drugą stronę. Dobra, w sumie mogę to oznaczyć, żeby mi to nie znikało. Tak to schowane jest. Sakieweczka. Zapiski starej twórczyni uroków. Coś amulecie. Budzik. Wielorybia kość. Stary skradziony pamiętnik. Zapiski znanego heretyka odebrano mu przed jego egzekucją. Okej. Okay. Dobra. Dwie runy i pogadanka. Wróciłaś więc oto między swoich, zrodzonych w pałacu i tych pragnących ich względów. Teraz ci lepiej, wasza wysokość? Chcesz, żeby oni władali ćwiercią twojego cesarstwa? Nie? Wcześniej ci to nie wadziło. Z bliska wszystko wygląda inaczej. Pewnie dlatego, że trudniej jest ignorować to, jak ludzie poza murami pałacu walczą o byt. Tak czy inaczej, wiem, do czego dążysz. Serce, które niesiesz, może utrzymać tylko jednego ducha. Więc, jeśli chcesz stąd wynieść kawałek Delaili, będzie trzeba za to zapłacić. A, czyli dlatego duch Jessamine powiedział, że to
jej ostatnie chwile. No bo poniekąd to dosłownie są jej ostatnie chwile na tym padole, powiedzmy, nie? Dobra, wezmę sobie to spowolnienie. Mega potrzebne mi nie jest, ale... wezmę sobie dla zasady. Dobra, i tutaj mamy wszystko. Pytanie, czy w całym pałacu czegoś ciekawego jeszcze nie znajdziemy. Wszedłem jeszcze gdzieś wyżej, żeby zobaczyć, jak wygląda ten slow podczas używania tego. Dobra, wejdę może tu. Czekam, aż się odnowi. No, to mógłbym nawet po tym chyba sobie przejść do tego, ale... jeszcze. Okej, okay, widzę podobnie jak w przypadku Dauda. Tylko, że w sensie jest taka sama kolor, taki sam kolorek jest na tym, tylko wiadomo. Daud miał to... miał czas nie spowolniony, tylko zatrzymany w miejscu. Otwieraj. Zamykaj. Plus on nie musiał spadać konkretnie, żeby to się typu zaliczyło. Mógł tego używać, kiedy chciał. Dobra, do wielkiego pałacu w takim razie. Czyli jak znajdziemy ten posąg, to trzeba będzie wypuścić ducha matki i nie wiem czy żony, ale na pewno ukochanej Corvo i uwięzić w sercu duszę Delilah. Dobra. Jest kolejka. Aha, dobra, w takim sensie wyłączy. No bo ja mogę wejść na tę kolejkę i pojechać, ale wiadomo, to wzbudzi A podejrzenia, B... no będzie dziwnie wyglądało, jak nagle przyjedzie kolejka i będzie pusta, nie? Jak to wygląda? Cztery amulety, dwie runy, wszystko w pałacu, okej. Okay. Dla mnie bardzo, bardzo spoko. I nie zapomnij trochę rozmarować. Tak. Wiadomo, mogę tutaj wejść i z tego skorzystać. Znaczy, wróć. Mógłbym z tego skorzystać, gdyby nie to, że jest odłączony prąd. Ale jako iż, że, ale jako iż prąd jest odłączony, no to mogę tutaj po prostu przejść z chuda. Zanawiam się dociągając, tylko musiałbym jakoś lepiej to wymierzyć. Dobra, powiedzmy, że to się jakoś udaje. Dobrze znam jej duszę. Duch Delilah, prawie 200 metrów stąd. Ukryte przejście tutaj. Mam nadzieję, że nie puszczają ci nerwy. A gdzie tam? Ale skąd ma człowiek wiedzieć, który z nich to Duke? Nie wiem, gdzie oni znaleźli tego gościa, co robi za podróbkę. Ale wygląda i zachowuje się zupełnie jak Abel. Są nie do odróżnienia. Są drobne różnice. No dobra. A zakładając, że zdołasz go poznać, to jak zdobędziemy ten klucz? To już zostaw mnie. Kto wie, co on tam chowa w tym swoim skarbcu. Udało ci się podsłuchać rozmowę o tym, że klucz do skarbca Duke Abel trzyma przy sobie. Będziemy gubić złoto w połowie drogi na Gristol, zanim on zaleczy porannego kaca. Hehehe, cwaniaczki. To dobry plan, biorąc pod uwagę ten bajzel. Jesteś pewna, że zawsze nosi ten klucz przy sobie? Jestem pewna. Zrobimy to jutro w nocy, jak zostanie tylko jeden oddział na patrolu. Tylko bądź gotowy. Dobra, dobra, quick save, bo nie chce mi się tutaj iść jeszcze raz. Pałac. Może znajdę jakiś inny sposób na zneutralizowanie Duke'a. No, w sumie to już znasz ten sposób. No bo skoro sobowtór Duke'a jest nie do odróżnienia od jego samego... Ja mam to w pędzlu. To zawsze przykry przedział. Dwaj strażnicy rozmawiali o tym, kto ma dzisiejszą nocy strzec Duke'a Abel w jego komnatach. Nie jestem pewien, co gorsze, Duke czy jego duble. Przy jednym zawsze ryzykujesz, że pośle cię pod bat za krzywe spojrzenie, a drugi po prostu zanudzi na śmierć. Czekaj, czekaj. Co tam było? Zidentyfikuj i zabij prawdziwego Duke'a, albo zidentyfikuj i porozmawiaj z nim. Zidentyfikuj dublera, w sensie, to wiadomo. Duke będzie nas chciał zabić na miejscu.
Mam dość ciekawą propozycję na tego, bo wiadomo, jest to jedno, że jest palaczem. Halo? Jest tam kto? Nie. Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Okej, nie mam pojęcia. A, jakim cudem nie udało mi się go zdjąć z powietrza? B, jakim cudem on nie usłyszał, że coś obok niego spadło? Coś, czy raczej ktoś? Pewnie miło być opłacanym przez Duke'a. O fuck! O fuck! O fuck! O fuck you! No dobra, ale dobra, mogłem się tego spodziewać, że te sióstwa się tu pojawią. No ale mam przynajmniej wymówkę, żeby użyć siostrzy sprężynowych. Pałac. Może znajdę jakiś inny sposób na zneutralizowanie Duke'a. Ale właśnie, kontynuując to, co chciałem powiedzieć, to może wypadałoby pogadać z Duke'em, czy z Duke'em, z tym dublerem i przekonać go, żeby Duke'a zastąpił. Skoro zgodnie ze słowami tych strażników obaj są jak dwie krople wody, no to raczej nie będzie ciężko podmienić ów Duke'a. Znaczy, Duke'a nie będzie wtedy ciężko podmienić na tego sposobu. To mogło być cokolwiek. Muszę na siebie uważać. Powietrze jest jakieś ciężkie. Trudno wziąć głęboki oddech. Czy ja chcę użyć tego? Czy ja chcę użyć strzałki? Dobra, quick save, żeby się nic nie zjebało. Z powietrza? Okej, z powietrza. Się udało. Także japa. Pewnie miło być opłacanym przez Duke'a. Tego bym tego typa schował. Bardziej poza widokiem. Tego zresztą też, bo aż stopy wyłażą poza tego. Chyba za barierkę. Dobra, kolejne auto za pierwszy szybki save. Cyk. Percepcja jest serowiodowa. Tutaj spokój. Najwyraźniej Duke wykorzystuje mechanicznych żołnierzy Jindosha. Tak twierdzisz? No nie domyśliłem się. Wydawałoby się, że żyjemy w erze cudów. Bez zaraz wojen, podatków, jeśli tylko zna się właściwych ludzi. Mamy nowe maszyny, nowe idee, jadamy najwykwintniejsze posiłki i gościmy w wielkim pałacu. Lecz nie miała humoru. Potem panna na coś tam tyle radości. Właśnie dlatego zapraszamy dzień w dzień przed tygodniem. Nie czuć się. Ktoś mówił, że Duke uważa, że cesarzowa Delilah mówi do niego przez dzień. No, jeżeli próbuje odstawić jakąś wiedźmowską miłosną sztuczkę. Dobra, nie, czekaj, muszę jeszcze raz, bo tu przy samym stole jest ich chyba czterech. Ten tam akurat za ladą to nie jest większym zagrożeniem. Najwyraźniej Duke wykorzystuje mechanicznych żołnierzy Jindosha. Tego żołnierza chcę zniszczyć, ale niestety problem z nim jest taki, że jeśli użyję ostrzy, co mam w planach zrobić, to wolę mieć pewność, że nikt na to ostrza poza tym żołnierzem nie nastąpi. Choć wspomniał, że dzisiejszego wieczora będzie usługiwać Duke'owi Luce Abel przy posiłku w sali tronowej. Nie mam pojęcia, kto to powiedział, no ale okej. Co? Nie. Kurwa mać! Wybierz mi tę jebaną strzałkę! Nie poznaję cię. Cicho. Szkoda mi tej strzałki jednej, no ale trudno. Dobra, ja on to może lepiej z tym zabiorę. A cóż to za zawód na twojej twarzy? Nie chodzi o zasługi. Wewnętrzny krąg to zbieranina pupilków. Chociażby kawałek dalej. Przynajmniej do nich nie należę. Dokładnie. No i pomyśl, kiedy już opadnie kurz po tej bójce o trony, Duke będzie potrzebował ludzi do zapanowania nad północnymi wyspami. Już za rok o tej porze możesz stać na czele Windown albo Freeport, gdzie nawet najpowabniejsze mają cerę chorowitego ślimaka. I po to właśnie jest Brandy. Ok.
Ja tak słucham, myślę, posłuchałem, coś ciekawego, a tu chuja warte. Chuja warta był. Dobrze. Chuja warty. Był ten dialog. Coś wykryła. Jedna noc w zamkucie. Jedna ostrza. Noc. Teraz go tu zwabić. Myślę, dwa wystarczą. Jestem. Zniszczony. Taka jakaś plakietka powinna z niego zostać. Ja nie, czy jedno nie wystarczyło. Coś tu jest. Ciekawe, kto to był. Nie chcę nieść, no to jakaś plakietka powinna po nim zostać. Potrzebny mi ochroniarz. Halo? Dziwne czasy. Jest tam kto? Trudny nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu. No nie widzę. Niestety. Nie rozpraszać się. Musimy coś znaleźć, cokolwiek. Dobra, a wiecie co? A spróbujmy to zrobić w taki sposób, bo to też jest niestety problem, że zniszczenie tego żołnierza wiąże się z tym, że najwyraźniej Duke wykorzystuje, jak było widać, żołnierzy Jindosha. Jest wprowadzany drobny zamęt. Znaczy, może inaczej, gdybym samego żołnierza rozwalił, to nie ma problemu, ale... Ostrza też chyba niestety robią drobny hałas. Dla twojej twarzy nie chodzi o zasługi. Wewnętrzny krąg to zbieranina pupilków. Zaplute przydupasy. Przynajmniej do nich nie należę. Dokładnie. No i pomyśl. Jednego w sali, jednego w komnatach. No w komnatach na pewno będzie prawdziwy. Mamy. I zobaczmy, czy serce jakoś go zidentyfikuje. Jeszcze nie przypomina ojca. Wszystko to, ten nowy pałac, sala tronowa, czy to wystarczy? Po pewnym czasie zachwyt jakoś blednie. Kolejne dłużące spotkanie. Niekończące się narzekanie górników na warunki, w których pracują. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Literalnie, ostatnia rzecz, jaką spodziewałem się tu znaleźć, to jest kurwa pylon elektryczny. Zasilanie jest tam. Okej. Okay. Wszystko to, ten nowy pałac, sala tronowa. Po pewnym czasie zachwyt jakoś blednie. Kolejne dłużące spotkanie. Niekończące się narzekanie górników na warunki, w których pracują. Podpisuję papiery, byle szybciej, ledwo rzucając na nie okiem. Och, jak już drętwieje mu ręka od pióra. Czasami człowiek potrzebuje chwili tylko dla siebie. Ciążą mi obowiązki. Jego brat zginął na brudnych ulicach Danu, lekko młody chłopak. Wypchnięto cię w okrutny świat. Nie masz nikogo poza kilkoma sojusznikami. Dobra, zakładam, że jest to właśnie sam Duke. Czy tak, kolejny quick save, żeby nie wysłuchiwać ponownie tego, co mówi serce. Mamy alarm. Danu, zawsze kręciłem się na kole fortuny. Zmarł tu mój biedny brat. Ale też właśnie tu poznałem Delilę. Dziękuję. Akrobata. Szybkość spinania nieco zwiększona. Cały transport zbiorników z tranem po prostu zniknął. Daj go sobie zgarnąć sprzed nosa. Spotkałem ją jako dzieciak, zwykły szczeniak. A teraz, lata później, jesteśmy złączeni. Sobie stroi żarty.
Zobaczmy, czy serce zidentyfikuje dublera. Chcę pozostać sam ze swoimi myślami. Ciągła natura dokumentów męczy jego oczy. Nic jednak nie pomija. Kiedy już spełnił obowiązki, odprężył się przez parę chwil, smakując cygaro na balkonie. Jap! I proszę bardzo. Co tydzień spotykają mnie na wadze jakąś rzeźną krowę i zawsze każą trochę przybrać na wadze, żebym nadgonił pana Duke'a. Jezu, ale nawet głos ma taki sam! Przecież to jest dubler idealny i to praktycznie jeden na milion! Wskażcie mi drugiego dublera, który... znam sobowtóra. Wiadomo, możesz mieć sobowtóra, bo każdy ma gdzieś na świecie sobowtóra, który wygląda jak ty. A czy znajdziecie sobowtóra, który wygląda i mówi tym samym głosem co wy, bez modulatora? Bardzo dobre pytanie. Tak bez ukłonu? Ucałowania mojej dłoni? Cóż, skoro ty też nie. Tajemnicza sprawa. Naświetlmy ją więc. Kim jesteś i czego chcesz? Słuchaj, myślę, że jesteś dublerem Duke'a. Nie wierzę, byś darzył go jakąkolwiek sympatią. Przybywam, żeby zakończyć jego rządy i mam pomysł, który powinieneś poznać. No dobrze, czyli wszystko wiesz. Ale jeśli nie przybywasz, by zamordować Duke'a, to czego właściwie chcesz? Mam wrażenie, że mógłbyś się okazać o wiele bardziej adekwatnym Duke'iem od Abel. Gdybym chciała go obalić, nie podrzynając mu gardła, to myślisz, że zdołałbyś go przekonująco zastąpić przed obywatelami? Brawurowy plan i przyznam, że krążył mi już po głowie. Gdyby ludzie uwierzyli, że to ja jestem Luką Abel, a on tylko polityczną kukłą, moglibyśmy go osadzić w domu dla szaleńców. Wystarczyłoby przekonać wszystkich, że dubler w końcu postradał zmysły i uwierzył, że jest Duke'iem. Całymi latami dopracowywałem swoją postać, ale jest jeden haczyk. Potrzebuję jego medalionu. Nawet jeśli będę dość przekonujący, co powinno być proste, jego oficerowie ze straży zażądają medalionu jako dowodu. Luka nigdy się z nim nie rozstaje. No dobrze, to nie powinno długo zająć. Po wszystkim opuszczę miasto, a niedługo potem przyślę z Dunwall instrukcję. Pamiętaj tylko, że będę oczekiwała z twojej strony wzorowej kooperacji i elastyczności. Nadal mamy czas, by odciągnąć Serkonos od krawędzi przepaści. Możemy naprawić wszystko, co zdołał zniszczyć Duke'a Bell. Jestem za, ale mam zamiar skierować Serkonos w stronę, którą będę uważał za właściwą dla obywateli. Nie chcę robić za pacynkę twojego cesarstwa. Jeśli na to przystajesz, ogłusz jakoś Duke'a i zaciągnij go do jego komnat. Resztę wezmę na siebie. Okej, łatwiutko. Łatwiutko. A zwłaszcza, że wiem, gdzie się znajduje, no to będzie jeszcze szybciej. Dobra. A to jest coś jeszcze do zebrania. Dwie runy i amulecik. Ten czarny kościany amulet. Który... nie mam bladego pojęcia, gdzie się znajduje. Przez to nie wiem, jak się do niego dobrać. Ale na szczęście... chodzi na to, że samego Duke'a będziemy mogli się bardzo zgrabnie i przede wszystkim szybko stąd pozbyć. A nie, wróć! Nie, ja do runy nie wiem, jak się dostać. W szamulecie to ja chyba nawet jeszcze nie byłem. O właśnie, ta jedna cholerna runa, kurwa, która jest do wzięcia, ale jednocześnie nie jest do wzięcia. Bo krótko mówiąc, chuj wie, gdzie ona w ogóle jest. Przysięgam, że jeśli jeszcze raz usłyszę czyjeś na... jeśli nie chcesz usłyszeć narzekania, to zamknij mordę i od razu będzie jedno narzekanie mniej. Jest ta runa. Mulet jest tam i jeszcze jest jedna śmierdzi. Runa. Muszę sobie załatwić zapasowy mundur. Tam niżej. No dobra.
pojedynczo. Jedna rzecz jednocześnie. Halo? Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Ty tam. Kim jesteś? Czuję się zaintrygowany. A patrzcie, skubańca. Tak bez ukłonu? Ucałowania mej dłoni? Cóż, skoro ty też nie. Tajemnicza sprawa. Naświetlmy ją więc. Kim jesteś i czego chcesz? Ej, a pójdźmy w to, jak on zareaguje. Bo już wiemy, że to jest ten prawdziwy Duke. Słuchaj, myślę, że jesteś dublerem Duke'a. Nie wierzę, byś darzył go jakąkolwiek sympatią. Przybywam, żeby zakończyć jego rządy i mam pomysł, który powinieneś poznać. Ach, cóż za spostrzegawczość. Zagadka rozwiązana. Mam wrażenie, że mógłbyś się okazać o wiele bardziej adekwatnym Duke'iem od Abel. Gdybym chciała go obalić, nie podrzynając mu gardła, to myślisz, że zdołałbyś go przekonująco zastąpić przed obywatelami? Proszasz się tu ze swoją zasłoniętą twarzą! Emily Caldwell! Okej. No, niestety. Czekaj, zapis. Autozapis. Dobra, sprzed wejścia, na szczęście. Ale kurde, jest to trochę zawiedziony. Myślałem, że to pociągnie chociaż i też pójdzie w tą samą stronę. Ale niestety. Dobra, no to skoro nic ciekawego do powiedzenia nie masz, no to mordę możesz zamknąć. Na pewno tym otworzę skarbiec Duke'a. Chodź. Będę obserwować. No i Duke wyeliminowany. Pięknie. No to załatwione. Teraz moja kolej. Wezmę medalion i zawołam straż. Będę obserwować połamanie nóg. Ha, nie obawiaj się. Od wielu lat naśladuję tego palanta. O, to też ma jakiś klucz. Kapitan Almeido, stawcie się natychmiast w mych komnatach. Mamy problem. Szybko, schowaj się tam. Dobra, daleka scenka. Myślałem, że teraz ja będę musiał się osobiście schować, ale nie. Wasza książęca, nic wam nie jest? Tak, pani kapitan. Proszę aresztować tego klauna. Najwyraźniej za bardzo się przejął swoją rolą. Biedaczek, tak dobrze mi służył przez te wszystkie lata. Nigdy nie znajdziemy kogoś, kto aż tak by mnie przypominał. Zabierzcie go, pani kapitan. Ale chyba rozumiem, wasza książęcość. Zajmiemy się. O, to jest skandal. Obedrę was żywcem ze skóry i wrzucę do słonej wody. Gdybyśmy tylko mogli coś dla niego zrobić, to chyba przez te wszystkie lata podszywania się pode mnie. Musiałby to w końcu złamać. Nie! Stać! Jestem Duke'em Zerkonos! Nie macie prawa! Doktor Hypatia z Adermajer będzie wiedziała, co zrobić z tym nieszczęśnikiem. A, jak to miło! Jak to miło widzieć! Taki obrót spraw. Kiedy plan ziomeczka obraca się przeciwko niemu. Nadal próbuję to sobie poukładać w głowie. Niesamowite. Klucz do skrzyni. Przez jakiś czas będzie ryzykownie, bo mogę nie znać wszystkich szczegółów. Przede wszystkim jak najszybciej przetasuję całą najwyższą straż. To mi ułatwi maskaradę. Czekam na wiadomości od ciebie, kiedy już dotrzesz do Dunwall. Przy odkręcaniu tego wszystkiego przyda się każda pomoc. Okej. Audiograf. Ale gdzie jest skrzynia, do której jest klucz właśnie zgarnąłem? Gdy pierwszy raz spotkałem wewnętrzny krąg, zobaczyłem pełne napięcia twarze. Nawet najodważniejsi bali się, nie wiedząc, czy przeżyją. Teraz Zerkonos dominuje. To jednak opowieść, która zaczęła się lata temu. Znałem Delilah, gdy byłem jeszcze chłopcem. Po tym, jak
końca świata. Pamięć o niej płonęła w mym umyśle. Aż wreszcie zacząłem słyszeć jej dobiegający z pustki szept. Opowiadała mi o tym, jak dorastała w Dunwall Tower i o przyrodniej siostrze, która odebrała jej tron. A potem rzekła, że istnieje sposób, by ją tu sprowadzić. Delilah. Piękna i nieśmiertelna. Nie na długo. Nie na długo. Już my o to zadbamy. Dobra, może zanim to zrobię, to lepiej zapis? Przekaż obwieszczenie, nic nie mów. YOLO? Ludu Karnaki. Mówi wasza prawowita władczyni, cesarzowa Emily Drexer Leila Caldwin. Przybyłam do Karnaki, klejnotu południa, w jednym tylko celu. By dojść do porozumienia z Duke'em Serkonos, Luką Abel, który dał się ostatnimi czasy zwieść kłamstwom pretendentki do tronu Delilah Copperspoon. Od dawna przyjaźnimy się z Duke'em Abel, a w głębi serca jest on lojalnym sojusznikiem i sługą korony. Pamiętajcie, że sama jestem córką Serkończyka, a w mych żyłach płynie wasza krew. Pozostawię was teraz i powrócę do Dunwall, lecz wiedzcie, że po wspólnych negocjacjach Duke w pełni pojął skalę obecnego kryzysu. Sama natomiast mam teraz nadzieję na rychłe odzyskanie tronu. Tymi słowami żegnam was i proszę, nie traćcie wiary, trwajcie w lojalności. Wkrótce znów do was przemówię. Okej, okay, to nie żadnego alarmu? Ej, mi to na rękę! Jak myślałem, że też się, że zaraz zlecą tu wszyscy, a tu nie, patrzcie kurde, jak milusia. Muszę się dostać z powrotem do Danu. Nie widziałem dzieci od 2 lat. Dobra, ale ponownie, gdzie jest skrzynia, do której zdobyłem klucz? To mnie bardzo interesuje. Jest tam kto? Nie! Muszę się wysiekać. Nie gadaj, że jeden ładunek zdjął obu. Bueno. Bardzo bueno. Myślisz, że jesteś cicho? Co? No. Podejdź bliżej. Rozejrzyj. Podejdź bliżej. Zajebiste. O, chyba jest skrzynia. A nie, to nie ta skrzynia. Gdzie no, logic nie otworzyłem jej kluczem. Jest Duke. Pierdolę, jak go wygięli na tym łóżku. Ćwiczymy gimnastykę! O, masakra. Było... Wózki, projekt petycji. Zapamiętać. Usunąć to nagranie po ostatecznym teście polowym. It was at this moment that he knew he fucked up. Zobacz. Nie no, nie wierzę. Ty, a czekaj, czy mroczny bliźnie może zabić? Dobra, czekaj, teraz to nie sprawdzę tego. Sprawdź ten.
wydawanie trafiku. Daj mi tę cholerną tabliczkę. To musi być skarbiec Duke'a. Zobaczmy, cóż takiego chowa tutaj Duke'a Bell. Milusia. Zewnętrzne drzwi. Okej. Mamy tego. Mamy kluczyk, więc wejdziemy. Tutaj jest tylko i wyłącznie ta cholerna figurka. Oznacza wykrycie niepotwierdzonej aktywności. Ta wiadomość oznacza uruchomienie protokołu poszukiwań. Informacja o poszukiwaniach. To właśnie stworzyła Ashworth, żeby przechować duszę Delilah. No, nie wiem, czy się finalnie pokazał ten, ale... Myślę, że jest gdzieś tu, ale ewidentnie chyba go tu jednak nie ma. Żywicy... Patrzcie, pierdolnij w stół, a nożyce się odezwą. Pozwoli za sobą. Jeszcze w ogóle zły ten wziąłem. Ozdobne zwierzę. O, chyba pamiątka właśnie kolejna wpadła. Chciałem zwykłe pociski, a wziąłem przez przypadek pocisk ten... wybuchowy. Dobra, i tutaj... Jeszcze coś dalej. Ale tu mamy faktycznie amulecik. Delilah Copperspoon. Mroczna absorpcja. Zabójstwo podczas spaceru ziemi regeneruje część zdrowia. Nie potrzebuję tego. Głównie przez to, że nie zabijam w ogóle, więc... Po co mi to? Czy jest tu gdzieś jakaś runa? Może? Błagam! Jest 24 metry pod jedną. Jakim cudem? O, właśnie, bo tu wychodzę, ciągnę za fajkę i jestem z tej strony. Jakie mam zejść niżej po te runy? Nic więcej. To już też wszystko zebrałem. Dobra, to jest fabularne, ci pewnie będzie trochę gadania, no to... Pochwyćmy duszę. Tak, już czas. Musisz mnie wypuścić z tego martwego naczynia. Tylko wtedy zdołasz pochwycić ducha Dali. Nie wiem, czy potrafię. Tylko ciebie w życiu potrzebowałam. Pozostałam tu tak długo, jak to możliwe, by wskazywać ci drogę. I uczyniłaś ten świat lepszym. Spoczywaj w pokoju, matko. Zawsze będę cię cenić. Och, Emily. Kocham cię. I właśnie tę ostatnią myśl zaniosę w nicość. A więc to tyle. Teraz czas zabrać duszę Delilah do domu. Ratuj się takiego.
Czyżby serce mojej przyrodniej siostry? Pozostało jedynie ciało. Wait, ale to w ogóle kiedyś żyło. Wait, ale to jest dosłownie serce Jessamine? Jessamine w końcu odeszła. Rozpłynęła się w nicość. Jej nagrodą jest spokój. Musiałem mieć pewność, nie? Ale tak, mogę to jednak przegadać. Znaczy przegadać, mogę nakazać sercu dalej zdradzać sekrety. Tylko jako już tym razem jest to Delilah, no to... Pomogę, to się raczej nie dowiemy. 7... 6... 3... No jest jedna runa i trochę hajsu. Ale jeszcze jedna została. 22 metry pode mną. Dobra, literalnie błądziłem tu jakieś pół godziny, szukając rozwiązania tej cholernej zagadki, jako tako. Tutaj szukałem po prostu, gdzie jest ta runa. Jak dorwę osobę, która wpadła na pomysł, żeby w takim miejscu to postawić, to jej chyba urwę ręce. Gdzie się to znajduje? Uwaga! Co mogę sobie na razie otwarte. Schodzimy tutaj, jak żeśmy szli po duszyczkę, nie? Idziemy tutaj i mieliśmy tak. Tu był amulecic, nie? I to, a tu jest schowana kuźwa runa w jakimś opuszczonym magazynie. Trzeba przepłynąć kawałek. Tu. Tutaj tyczkę. No, tyczkę w górę. O, kurwa, popłyniesz czy nie? Aha, o tu mam kurwa iść dole. Dobra, nieważne. Tu. Jest nasza runa. Jest bliżej niż mi się wydawało, bo powinien być w sejfie, konkretniej na tym stoliczku. Tutaj powinien być plan i rzeczywiście jest giętka żywica galwaniego, czyli coś pewnie zna dealowanie obrażeń. O, tu przy okazji jeszcze trochę hajsu. A, i w ogóle, jak zajdziecie tutaj, to się okazuje, że to nie jest jedyny sposób wejścia. Bo jeszcze tu jest chyba guzik, którego nie zauważyłem. Wiecie, ja się nawet nie dziwię, że że dialogi są w większości pod korwo napisane, nie? Bo jakby... Po pierwsze, ludzie pewnie bardziej wolą korwo niż nową postać, jaką jest jego córka, pomimo iż jest to jego córka. I cesarzowa, ogólnie wysp, no to jednak, no niestety, no Emily jest w tym temacie trochę w plecy. Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o moce, bo nie powiem, niektóre ma fajne, na przykład ten roczny bliźnie, czy na przykład TT. Widziałam sobie. Czy na przykład to urzeczenie. Bo najbardziej co mi pasuje domino. No ale jednak no, ta domyślna zdolność na poruszanie się jest no o wiele gorsza niż mignięcie, które ma korwo. Czyli to koniec? Już? Karnaka upadła? Od tej pory Duke'iem kierować będą przychylniejsze gwiazdy. Czyli wracamy na groźną wręgę i bierzemy kurs na Dunwall. Tak, nareszcie. Czas odzyskać mój tron i znaleźć sposób na ocalenie ojca. Gotowe? Wypływajmy. No dobrze, jak chcesz. O, jedno wykrycie mniej. Super. Masakra.
Czy ja chcę tego odsłuchiwać? Nie, odsłuchamy na początku kolejnego odcinka, w którym rozpoczniemy ostatnią misję fabularną w Dishonored 2 i powoli, powoli będziemy zmierzali ku końcowi. Czy zajmie mi teraz 5 odcinków? Czy mniej? Zobaczymy. Kolejna misja. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!